grupa poetycka Skaner. Lato w Kołobrzegu. Raz, dwa, trzy, cztery. Lato, lato w Kołobrzegu. Nie znalazłem dziś noclegu. Czasem w życiu tak się zdarzy, więc przespałem się na plaży. Rano słońce już w zenicie. Wyżłopałem całe picie. Idzie gościu w białej czapie, ciobem coś, który mu kłapie. Rewelacja. Na Bałtyku. Lody. Lody na patyku. Ani wódka. Ani wino nie zastąpi ci bambino. Rewelacja. Na Bałtyku. Lody, lody na patyku. Ani wódka, ani wino nie zastąpi ci bambino. Tu dziewczyny są szalone, leżą nago na ręcznikach. Cudne piersi opalone, co 5 minut tu spotykam. Zobacz, idzie Marilyn Monroe. Albo może mi się zdaje... Cześć chłopaki, spadaj mała, to Kołobrzeg. Nie Hawaje. Rewelacja na Bałtyku. Lody, lody na patyku. Ani wódka, ani wino nie zastąpi ci bambino. Rewelacja na Bałtyku. Lody, lody na patyku. Ani wódka, ani wino nie zastąpi ci bambino. Raz, dwa, trzy, cztery. Upał taki, a na molo gra kapela disco polo. Na leżaku Murzyn siedzi, zaczepiają go skinheadzi. Patrzą tak jak na dziwaka, co opalił się na raka. Obok leży baba goła. To Kołobrzeg do mnie woła. Rewelacja. Na Bałtyku. Lody. Lody na patyku. Ani wódka, ani wino nie zastąpi cię dziewczyną. Rewelacja. Na Bałtyku. Lody, lody na patyku, ani wódka, ani wino nie zastąpi cię, dziewczyno. X4. Jesteśmy z powrotem, stała audycja co tydzień. Z wielkim hukiem. Z wielkim hukiem, z wielkim hukiem. Wspaniała poezja. Dziękujemy serdecznie wszystkim twórcom tego utworu, a są to między innymi Robert Sasinowski i pan A. Półtorak. Nie wiem, jak ma na imię pan Półtorak. W każdym razie na pewno jest inteligentnym człowiekiem, żeby taki tekst spłodzić. Z pewnością nie nazywa się Agata, ponieważ Agata jest to przyrodzone imię damskie. Tak jest. Na pewno będziemy to wspaniale interpretować. Nasza interpretacja jak najbardziej zawsze jest wspaniała. Oczywiście, ponieważ teksty wybieramy nie byle jakie. Tak. Będziemy przechodzić jak najbardziej. Oczywiście. Jak najszybciej przejdźmy do głównej... Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. To jest właśnie ten wstęp, który aż zachęca do tego, żeby zagłębić się w tę poezję. Tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery to jest odliczanie do tego, żeby właśnie ten tekst, że za chwilę rozpocznie się wielka chwila. Wielka chwila. Prawie jak wielki tydzień, który już tak za horyzontem. Lato, lato w Kołobrzegu. Nie znalazłem dziś noclegu. Kołobrzeg, wiadomo, wspaniała miejscowość, piękna. Byłeś kiedyś? Zdarzyło ci się być w Kołobrzegu? Zdarzyło mi się, natomiast tak bardziej przelotem, szczerze powiedziawszy. Co nie znaczy oczywiście, że tak... To był gruby przelot? Oczywiście, że to był gruby przelot, ponieważ no wiadomo, jak to się mówi, Kołobrzeg, Mielno, Projekt X, no, w ten deseń. Tak jest. Nie znalazłem dziś noclegu. Czasem w życiu tak się zdarzy, więc przespałem się na plaży. No właśnie, Kołobrzeg jest oblężony. Czy to jest wielkie oblężenie Kołobrzega historyczne? 1287. Tak było. Rano słońce już w zenicie, wyżłopałem całe picie. No właśnie, to jest reglamentowane napoje, które są związane także po części z tym, że przecież było nie było w czasie wojny. No trudno jest to jakieś wielkie dostatki w napoju. Tak jest. Myślę, że jakbyś mógł dalej kontynuować, dobrze? Oczywiście. Kontynuować dalej. To jest pleonazm, ale w takim razie tutaj chciałem was jakby uczulić. Nie używajcie pleonazmów. Kontynuować dalej to jest poważny błąd językowy. Idzie gościu w białej czapie, dziobem coś do rymu kłapie. Co to może być? To może być dziobak. Oczywiście, chociaż biała czapa sygnalizuje, pamiętasz, krzyżacy, jeżeli mówimy o historii, mieli takie białe płaszcze. I może ta biała czapa także jest z czymś związana. Części. Jeżeli to jest wielkie oblężenie Kołobrzega, z którego roku? Jak dobrze, bo ty się... To są lata, to jest wiek XII. To są lata... Tutaj właśnie chciałem zerknąć do historii w Kołobrzegu.
W 1107 roku Krzywousty przyjął tu hołd księcia pomorskiego, w 1125 do miasta przybył Otto z Bambergu i wzniósł kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. W 1140 roku wzmiankowano w Kołobrzegu targ, a przed 1222 rokiem zbudowano kościół świętego Jana Chrzciciela, Jana Ewangelisty. Taka krótka historia Kołobrzegu, jakby ktoś naprawdę się tym interesował, co świadczy o tym, że jak najbardziej Kołobrzeg ma, bogatą historię i przede wszystkim jest to miasto na tyle stare, żeby móc o nim jeszcze pisać, miasto legendarne, można o nim pisać wspaniałe utwory, m.in. grupa Skaner o taki utwór się właśnie pokusiła. Wspomniałeś o Otto z Bambergu i tak nie jest. Wiem, czy to nie jest na przykład nawiązanie, znaczy, czy Bambino nie jest to nawiązanie do Bamberga. Idzie gościu w białej czapie dziobem, coś do rymu kłapie, ja już wiem, o co chodzi. Pamiętasz, jak wyglądał lekarz w czasach średniowiecznych? Oj, pamiętam to jak wczoraj. Miał taki dziób i miał taki kapelusz, jeżeli ktoś grał w Assassin's Creed'a, pewnie wie, o co chodzi. Oczywiście, i to zwłaszcza jak był doktor. To był doktor, to jest doktor, tak, w czasach zarażenia zarażenia się dżumą. Epidemii. Tak jest. Rewelacja na Bałtyku. Lody na Bałtyku. Lody, lecznicza rzecz ówczesnych. No oczywiście, wiadomo, jak jest gorąco i te jakby choroby się szerzą także wtedy, kiedy jest gorąco, więc trzeba lodu przyłożyć na te rozgrzane gorączką, bo to jest właśnie ten pomór podczas oblężenia Kołobrzega. Tak jest. Ani wódka, ani wino nie zastąpi ci Bambino. To mamy taki element szlachecki, element taki jakby rycerski, bo oni zazwyczaj... Wódka i wino są bardzo, bardzo ważne elementy w życiu każdego szlachcica, każdego rycerza przede wszystkim. A tutaj Bambino jest najważniejsze. Bambino to jest lek, nazwa leku na właśnie... Na prostatę. Na chorobę, która w tamtych czasach dopadła mieszkańców Kołobrzegu. No to jest dalej powtórzenie, więc można iść do następnej zwrotki. Znaczy, strofki. Strofki. Tu dziewczyny są szalone, leżą nago na ręcznikach. To są oczywiście zgwałcone przez żołnierzy kobiety. Nie, no tak, no zostały zerwane im te brutalnie zerwane ubrania. To jest straszne. Cudne piersi opalone, co 5 minut tu spotykam. Opalone to znaczy spotkane, które spotkały się tak naprawdę z ogniem wroga. Tak, ogniem wroga, no wiadomo, zostały tam. Znaczy może niekoniecznie wtedy jeszcze nie było strzelby, ale ogień wroga wtedy należało traktować dosłownie, ponieważ oni takie oblężone jakby miasta były traktowane ogniem. Powiem szczerze, raz, że nie spodziewałem się tego w tym tekście, a dwa, nie spodziewałem się takiej wspaniałej eufemizacji, takiego procesu eufemizowania niewątpliwego takich... To są krwawe wydarzenia, cudne piersi opalone, to tak jakby spotykał jakieś, jakby widział muzeum i widział piękną kobietę, która rozłożona ze wspaniałym swym ciałem leży na trawie, jakby nigdy nic, jak gdyby spała albo gdyby się opalała patrząc w słońce, ale tutaj jest ona nieżywa, jest pełna krwi, piersi opalone, to znaczy piersi, które spotkały się z ogniem wroga, które spotkały się z ognistymi strzałami, to jest ten ból, widać ten ból, można go wyczytać, trzeba się naprawdę w to wgłębić. Oczywiście, my wam pomagamy, nie musicie tego robić sami. Tak może nie możecie docenić to na przykład. Jest. Zobacz, idzie Marilyn Monroe, albo może mi się zdaje. To jest taka, nie intertekstualność, to jest jakby... Marilyn Monroe... Jak była kochanką Ottona z Bamberku. Dokładnie tak, i ona była podróżniczką w czasie, tak się mówi. Cześć chłopaki, spadaj mała, taki krótki dialog między tymi osobami się tutaj jakby znalazł w tym tekście. To Kołobrzeg, nie Hawaje. No właśnie tak, wiesz, ludzie już wtedy kojarzyli Hawaje jako taką oazę wiecznej szczęśliwości, gdzie tam wiadomo drink z palemką, a pal leży się pod palmą, a jednak mimo wszystko, no nie, trzeba sobie przypomnieć, że tu jest brutalność, spadaj mała. Tu jest brutalność, tu jest ostrzał, tu jest oblężenie Kołobrzega. Chciałbym tylko przypomnieć, że starożytne Hawaje, bazując na odkryciach archeologicznych, szacuje się, iż pierwsi osadnicy zamieszkali na wyspach w roku 300 naszej ery. Prawdopodobnie byli to polinezyjscy osadnicy z Markizów, a następnie około XI wieku ludzie przebywali na wyspy z Raiatea i Bora Bora. Pierwszym Europejczykiem, który odkrył Hawaje, był brytyjski podróżnik James Cook. Tutaj mamy mitologię hawajską, gdzie właśnie była taka praktyka składania ofiar z ludzi i budowania świątyń. I tu jest pewne nawiązanie, to Kołobrzeg, nie Hawaje, że tutaj to nie jest oddawanie tych ludzi, którzy zginęli w ofierze. Polska krajem bez stosu. Tak, Polska, Hawaje, ten sam ból. Kołobrzeg, Hawaje, ten sam ból. No właśnie. Niesamowity jest ten nawet tekst. Nawet Kołobrzeg brzmi podobnie jak Hawaje. Ile tu jest nawiązań, ile tu jest... Nie spodziewałem się tego, Piotrze, naprawdę. Jestem w szoku. Rewelacje na Bałtyku to już mamy za sobą, tak samo raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj akcja, podejrzewam, przyspiesza. Ponieważ no, to jest kolejne odliczanie. Upał taki, a na molo gra kapela Disco Polo.
To też mamy takie nawiązanie do czasów współczesnych. Tą kapelą Disco Polo myślę, że może być grupa Turbo Duży, bo Turbo Duży to jest takie, wiesz, to jest takie nawiązanie, ale nie bezpośrednio. Średniowieczne, oczywiście, tak. Bo Disco Polo to Truba Duży. Truba Duży to jednak Truba Duży, ale nie ci sami Truba Duży, którzy są trubadarami. Trubadurami w dzisiejszych czasach. Nie ci sami Truba Duży, którzy są trubadarami. Trubadarami, trubadurami. Chodzi tutaj o trubadurów, czyli takich wędrownych śpiewaków. Tak, dawniej te role jakby spełniali cygańscy śpiewacy, którzy chodzili po wioskach, chodzili po miastach. Pozdrawiamy pana Dona Wasyla. Dona Wasyla, Gianniego i Tobiego Kinga przede wszystkim. Oczywiście, natomiast to jest tak, że podejrzewam, ewentualnie druga opcja, nawiązanie do tego, że zespół Skaner czytał dużo książek odnośnie oblążenia Kołobrzega i widzi to wszystko i w ten sposób jakby to, że oni grają jako kapela Disco Polo tam, to jest jakby legitymizacja tego, że oni widzą to wszystko i są w stanie opowiedzieć. Na leżaku Murzyn siedzi, zaczepiają go skinheadzi. Tu też mamy takie wrącenie czasów współczesnych, kiedy ten rasizm również był obecny, jeśli chodzi o ludność tamtych czasów. Bo Murzyn i skinheadzi, no to są dwie jakby opcje, które się nienawidzą. Zaczepiają go skinheadzi. No. Nie ma tak, że oni od razu atakują go z maczety, chcą mu odrżnąć łeb, jak to dzieje się w dzisiejszych czasach. Tak się zdarza, niestety. Ale to było coś innego. Ten rasizm nie był aż tak brutalny, jak jest teraz. To jest takie zauważenie problemu, wiesz? To jest takie zauważenie problemu. Tutaj zwraca uwagę na to, że czasy się zmieniają i dawniej za komuny mówi się, że za komuny było lepiej, a w czasach średniowiecznych była taka utopia. No właśnie. Mimo tego, że Kołobrzeg był oblężony przez Hawajczyków, tak. Tak jest. Dowodzonych przez Ottona z Bamberku. Tak jest. Patrzą tak jak na dziwaka, co opalił się na raka. Wiadomo, żeby zawsze w momencie, kiedy jest wojna, pojawiają się tacy zamachowcy, samobójcy, którzy idą się w ten ogień. Ponieważ to przypominam, to jest XII-XIII wiek. Oni szli w te pociski ogniowe i spalili się na raka. Lekko się zagotowałeś, Piotrze. Zagotowałem się z lekka, ale już teraz tutaj muszę się poratować wolu, co nie było dane ludziom z Kołobrzega. Podówczas, z Kołobrzegu nawet. Z Kołobrzegu. Widzisz, bo mi się zlewał, a propos wody, oblężenie Kołobrzega z Kołobrzegu jako Kołobrzegiem jako takim. To nie powinno tak wcale być. Patrzą tak jak na dziwaka, co opalił się na raka. Obok leży Baba Goła. Wiadomo, ta sama historia też, ciało sponiewierane. To Kołobrzeg do mnie woła. Jednak żyje, to Kołobrzeg. To znaczy, to jest taki ostatni, najważniejszy wers. To Kołobrzeg, że Kołobrzeg się nie podda. Kołobrzeg da radę. Kołobrzeg jest prawie, że już zniszczony przez wojska wroga, które oblegają go od całego stulecia, ponieważ mówimy o przełomie wieku XII i XIII. Natomiast cały czas nie zniszczy się ducha miasta. Ja tu widzę taką Emilię Plater, wiesz, w tej kobiecie. Tak. Takiego wodza, taką osobę, która niewątpliwie jest duchem tych wszystkich walk, która mimo tego, że naprawdę wiele w życiu wycierpiała, leżąc ostatkiem sił, wierzy w to, że Kołobrzeg się nie podda. Wspaniała I zobacz ta zmiana w ostatnim wersie, w ostatnich czterech wersach, które są tak naprawdę dwoma wersami, można by rzec, nie zastąpi tej dziewczyny, czyli tej osoby, która jest emanacją ducha Kołobrzega. Kołobrzegu. Przepraszam, kolejny raz utożsamiłem to jakby... Kiedy się analizuje ten tekst, to tak jakbym stał na środku kołobrzyskiego rynku w latach 20. XII wieku i po prostu to też gramatycznie między innymi wpływa na mnie, ponieważ wtedy się mówiło, jak wiadomo, zupełnie inaczej, a także zupełnie innym językiem. Koniec, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą recytację poezji czytanej. Dziękujemy serdecznie grupie Skaner, w tym podróż historyczną. Robert Sasinowski i pan Półtorak. To nie jest Agata Półtorak. Niewątpliwie jest to tekst wielki, jest to tekst ponadczasowy, który wskazuje nam problemy dzisiejszego świata, wskazuje nam, zwraca nam uwagę na to, na co powinniśmy uważać. Oczywiście. Bo są skinheadzi, jest golizna, ale ta golizna nie zawsze jest związana z tym, że po prostu ktoś lubi się rozbierać, tylko trzeba czasami... Tylko czasem trzeba. Ktoś może być chory, albo ktoś może mieć problem ze swoim ciałem, albo po prostu jest umierający i dlatego w ten sposób jakby zwraca uwagę na swoje miejsce w hierarchii. Historia vitae magistra est, czyli historia, wiadomo, nauczycielką życia. Nauczyliśmy z czegoś, natomiast wkraczamy już w tym momencie na naszej playliście w taką typową wiosnę. Zbliża się wzrost temperatur, więc gorący utwór i gorące pozdrowienia, których nie możemy powiedzieć wprost, ale zrobi się latynosko. Tak jest, był wcześniej łem, będzie teraz trochę pomidorowo. Oczywiście. Będzie ketchup. Będzie ketchup. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich latynosów, szczególnie tych, którzy jakby spełniają się w swojej pasji i lubią to robić, nawet mimo tego, że może ich spotkać. Że czasem nie wypada. Czasem nie wypada. Słyszymy się za kilka utworów, ponieważ no to było dłuższe wejście. Wracam za chwilę.
UJFM. Studenckie, niefiltrowane.